Zbliżamy się, proszę Państwa, do godziny 11, tym bardziej po 10 jest jak najbardziej wskazane i zasadne i celowe i do tego wszystkiego wynika również z ruchu wskazówek zegarka. Od dłuższego czasu mówimy o tym, co dzieje się w poczcie, czy też na Poczcie Polskiej. Politycy, co niektórzy, zabierają głos w tej sprawie, mówiąc, że to jest skandal i wręcz rzecz nie do ogarnięcia, czy też nie do zrozumienia, że komuś może zależeć na tym, żeby redukować zatrudnienie, a do tego wszystkiego, żeby likwidować Pocztę Polską. No i najlepiej z pocztowcami porozmawiać. Przewodniczący NSZZ Solidarność Poczty Polskiej, Bogumił Nowicki, jednym z naszych gości. Witam pana przewodniczącego. Dzień dobry, bardzo miło. I drugim Robert Czyż, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej. Witam pana przewodniczącego. Dzień dobry, witam serdecznie. Panowie, w czym tkwi problem? Pan przewodniczący Nowicki. No faktycznie, jak to zgrabnie mawiają, narosły zaszłości przez lata. Jeśli chodzi o Pocztę Polską, no my jesteśmy zdania, że problem zaczął być powoli budowany w momencie, kiedy przestalibyśmy być przedsiębiorstwem użyteczności publicznej, staliśmy się spółką prawa handlowego. Ta decyzja została przez Platformę Obywatelską podjęta w 2008 roku. I od tego czasu mamy taką dziwną hybrydę. Z jednej strony państwo ma firmę, wobec której ma oczekiwania, żeby zapewniało tak zwaną usługę powszechnego dostępu, jak to w Europie mawiają. A z drugiej strony są zarządy, które zarządzają spółką prawa handlowego i od nich się oczekuje wyników finansowych. Tutaj jest, no to jest oksymoron, tego się nie da połączyć. Albo misja, albo interes. Jeżeli my mamy tysiące urzędów nierentownych, jeżeli musimy zapewniać nierentowną dla nas usługę na terenie całego kraju, no nie ma takiej możliwości, żebyśmy się sprawdzali biznesowo. Ja odnoszę wrażenie, że te kolejne zarządy raczej się skupiały na tym, żeby przetrwać, osiągnąć jakiś godziwy wynik, a nie naprawiać firmę, bo no ona wymagała naprawy i reformy od dawna. Mamy na przykład bardzo zawiłe procedury, które gdyby uprościć, wyszłoby to na korzyść i pracownikom, i klientom Poczty Polskiej. Natomiast, no cóż, państwo jest klientem Poczty Polskiej, do tego niestety niewypłacalnym, bo przez lata za tę usługę, którą realizowaliśmy jako firma na rzecz państwa, nie mieliśmy wypłacanej rekompensaty, jak to ładnie mówią. No a tutaj po prostu nie było zapłaty. Czyli tak, jechaliśmy na sporych deficytach finansowych zawsze, a najprostszą metodą pozbywania się tych deficytów to było zwalnianie pracowników, ponieważ jak w każdej firmie usługowej, koszty pracowników to największe koszty firmy. Szczególnie takie dramatyczne tąpnięcie nastąpiło wtedy, kiedy no moim zdaniem ze względów czysto, jak to się określa, politycznych, ja uważam, że to była polityka podszyta ekonomią, jakimś takim, no powiem wprost, szemranym biznesem. Przegraliśmy konkurs na obsługę wymiaru sprawiedliwości. No i wtedy skokowo żeśmy się pozbyli. Znaczy ówczesny zarząd podjął decyzję o pozbyciu się 2500 listonoszy, co spowodowało no, tąpnięcie oczywiste na jakości usług. Potem panie przewodniczący, jeżeli dobrze pamiętam, czy też próbuję sobie w pamięci to jakoś tam określić, to są, zdaje się, początki lat 2010, 11, 12. To jest chyba ten czas. No, to było nieco później. To był ten poprzedni przetarg, więc to było na poziomie już 2014 roku. W każdym razie pamiętam, że świętowała ówczesna władza w parlamencie, na Komisji Infrastruktury, na innych komisjach było podnoszone, jak to państwo pięknie zaoszczędziło na tym, że wybrało tańszego kontrahenta, jeśli chodzi o wykonywanie tej usługi. Tak, a te przesyłki sądowe można było na przykład odbierać u rzeźnika, już tak w wielkim uproszczeniu. To był ten słynny przykład z rzeźnikami i agencjami towarzyskimi. Mhm. Przewodniczący, czyż, panie przewodniczący, to tak, pańską opinię już znam, czy też zarys tej sytuacji, która w poczcie jest, a pan czyż, pan przewodniczący czyż, jak to widzi?
Tutaj no, przyznaję rację panu przewodniczącemu Bogumiłowi, że największy problem, jaki ma poczta obecnie i ten problem, który narastał, no, wynika z niewypłacalności naszego największego klienta, jakim jest państwo polskie. Gdyby państwo polskie zrealizowało swoje zobowiązania co do Poczty Polskiej i wypłaciło rekompensatę za lata 2020-2021, jeszcze w roku ubiegłym, tak jak to było zapisane w budżecie, no to wtedy ta sytuacja, myślę, że obecnie wyglądałaby dużo lepiej i dużo korzystniej. I podobnie jak tutaj kolega Bogumił wspominał, no niestety poprzednie zarządy, wszystkie zarządy, bo tutaj można równo je traktować, zawsze robiły wynik finansowy kosztem pracowników. I szkoda, że obecnie znowu ten wynik finansowy jest planowany do osiągnięcia właśnie kosztem pracowników. Czyli nie uczą się zarządy, nie uczą się politycy zarządzający na błędach, tych błędach przeszłości, kiedy, jak tutaj mówimy, przy tym przegranym przetargu sądowym zwolniliśmy 2,5 tysiąca listonoszy, czy zwolniono 2,5 tysiąca listonoszy. No teraz słyszymy, że ta skala zwolnień będzie jeszcze większa, czy porównywalna, więc... To prawda o tych 10 tysiącach, o których się spekuluje? Dlaczego mówimy tutaj, zarząd nam na razie zapowiedział 5 tysięcy etatów średniorocznie budżetowo, ale to 5 tysięcy i ten wyraz budżetowo i średniorocznie jest bardzo ważny, bo to potwierdził pan minister Bartmiński ostatnio na sali plenarnej w Sejmie, kiedy powiedział, że to jest 5 tysięcy, że to jest koszt 5 tysięcy etatów, co oznacza w rzeczywistości zwolnienie około od 7 do 10 tysięcy pracowników, co my szacujemy jak nie więcej, aby osiągnąć ten wynik budżetowy 5 tysięcy etatów. Więc panie przewodniczący, to tak troszeczkę upraszczając, to dochodzimy do absurdu, bo to jest chyba jedyny zarząd Poczty Polskiej obecnie, który zamiast się zająć listonoszami, zamiast zająć się pracownikami Poczty Polskiej, on próbuje zajmować się na przykład miskami na wodę dla psów. Znaczy, no, na to też zwróciliśmy uwagę, że zamiast tutaj, no to jak pan redaktor mówi, zająć się poważnymi sprawami, zajęto się na przykład miskami dla psów, czy ostatni pomysł to jest stawienie stolików z krzesełkami, z kredkami dla dzieci, żeby sobie mogły tam spokojnie rysować, kiedy ich rodzice będą czekać w kolejce. No niestety my to zauważamy jako jakaś wizja przyszłej poczty, tak, gdzie jak faktycznie dojdzie do tej redukcji zatrudnienia, o której tutaj wspominałem, placówki będą czynne wtedy na jedną zmianę, może będą czynne co drugi dzień, może będą czynne w ograniczonych godzinach, gdzie wszyscy klienci się skomasują, więc no faktycznie może ten pies tam uschnąć, że tak powiem, z pragnienia, kiedy będzie czekał w godzinnej kolejce. Na dziecko, żeby nie marodziło mamie, no będzie rysowało jakąś laurkę, może no dobrze, ale z drugiej strony ten klient, to nie ma sensu. Ale z drugiej strony ten klient musi być w jakiś sposób poinformowany, że oto nie doszedł do niego listonosz, nie dotarł do niego, a czeka na niego jakaś przesyłka na poczcie. To jak to się będzie odbywało? Znaczy, no tak, no w tym momencie jest informowany awizem, tylko problem będzie w tym, żeby no to ktoś to musi przynieść. Ktoś to właśnie musi dostarczyć czy przynieść. I patrząc na nasze już obecne problemy z jakością i z terminowością, gdzie często to czytamy, czy na forach internetowych, czy też artykuły prasowe, czy medialne, no to nie wyobrażamy sobie, jak będzie wyglądała ta jakość w przyszłości, kiedy będzie jeszcze mniej pracowników, tak? Więc no tutaj nie będziemy w stanie na pewno zapewnić tej jakości i terminowości, szczególnie dlatego, że nie zauważamy aż tak znaczącego spadku wolumenu przesyłek, który by wskazywał na tak drastyczne redukcje zatrudnienia, bo ja rozumiem, jeżeli nagle by nam, tak jak tutaj kolega Bogumił wspominał, straciliśmy kontrakt sądowy, odpadło nam tam milion przesyłek, powiedzmy, czy 10 milionów przesyłek w skali miesiąca, no to w jaki sposób by mogło uzasadniać tą redukcję zatrudnienia? W tym momencie my nie zauważamy takiego topnięcia, spadku wolumenu o, nie wiem, kilkanaście procent, kilkadziesiąt procent, które by uzasadniały taki spadek, takie zmniejszenie zatrudnienia. I co istotne, ważne jest to, że listonosze, że my jako Poczta Polska, jako operator wyznaczony, mamy obowiązek codziennej obsługi rejonów doręczeń. I naprawdę dla listonosza nie ma znaczenia, czy on ma 100 listów w torbie, 80 czy 50. On codziennie musi w ten rejon jechać, tak, i codziennie ten rejon obsłużyć. A nie ukrywam, że mamy rejony doręczeń, które mają na przykład po 120 km długości. I do tego dochodzi na przykład 30 km dojazdu do rejonu, ponieważ tak zostało one scentralizowane. Więc no, ten listonosz tak czy owak musi każdego dnia ten rejon obsłużyć.
No, czasem się zdarzy tak, że ten list akurat, który nie dojdzie, no to będzie na początku rejonu, ale może być akurat tak, że te listy będą dochodziły gdzieś na koniec rejonu i za każdym razem musi pokonywać te odległości, więc te koszty świadczenia tej usługi powszechnej niestety w przyszłości będą jeszcze wyższe. No, panowie, ja to ujmę w sposób brutalny, ale to naprawdę niezwykły mój szacunek w stronę listonoszy chciałbym w tej chwili skierować. No, pracują u was prawdziwi pasjonaci. Bo żeby mówić, że pracują u was krezusi, którzy te listy czy przesyłki donoszą, dowożą, no to by było już przegięcie i nadużycie wielkie. Ci ludzie naprawdę są nędznie opłacani. Czyli są opłacani poniżej minimum krajowego, no. Tak? Tutaj chciałbym zaznaczyć, no to inny albo wariat, albo pasjonat. No innego wyjścia nie ma. Znaczy, szanowni państwo, no to jest dla nas też praca pocztowca, to jest pewnego rodzaju służbą. I można powiedzieć, że to są pasjonaci. Tak, to są osoby, które lata swojego życia, lata swojej młodości oddały Poczcie Polskiej, oddały obywatelom. Średnia wieku w Poczcie Polskiej jest powyżej 50 lat pracownika, więc to są ludzie, którzy mają duże doświadczenie. I faktycznie chciałbym, żeby to jeszcze wybrzmiało. 80% pocztowców, 50 tysięcy pracowników ma wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4023, czyli o 219 zł mniej poniżej wynagrodzenia minimalnego. Jest ono właśnie uzupełniane jakimiś tam dodatkami, premiami. No to jest skandal, no tego się nie da po prostu inaczej określić. Największa spółka Skarbu Państwa, najstarsza polska firma i chyba najbardziej nędznie wynagradzająca swoich pracowników, a kiedyś przecież urzędników państwowych, tak? No, pocztowcy byli urzędnikami. Przewodniczący Rzycki. Jeśli chodzi o... Dobrze pan to uchwycił, no pasjonaci, czy też wielbiciele, miłośnicy Poczty Polskiej, tak można nazwać zarówno nasze koleżanki z okienek pocztowych, jak i listonoszy. Faktem jest również, że tutaj to, co wspomniał Robert przed momentem, no średnia wieku jest niepowalająca, bo jeśli chodzi o tę grupę, gro listonoszy stanowią w tej chwili ludzie, bo to zarówno mężczyźni, jak i kobiety, w przedziale między 40 a 50, mający za sobą po 20 czy 20 kilka lat stażu w poczcie i no, czujący się związanymi ze swoimi klientami, ze swoimi rejonami i z tym, co robią na co dzień. Oni mają jakieś tam kontakty ponawiązywane i w związku z tym ta praca im sprawia jakąś przyjemność, no ale faktem jest, że nie o to chodzi, żeby na tym bazować i ich wykorzystywać. My mamy gigantyczną rotację pracowników. Według danych, które w sporze zbiorowym mieliśmy podawane przez firmę, to około 12 tysięcy pracowników w Poczcie Polskiej co roku odchodzi i przychodzi. I to jest tak, że ci nowi, którzy przychodzą, z reguły również odchodzą, bo stwierdzają, że praca jest za ciężka albo że te realia, które ich dotykają, no, są dla nich nie do zniesienia. I można powiedzieć, że tymi weteranami, no, nie przesadzajmy może z wiekiem, ale tymi weteranami jeszcze w tym okresie sprawności fizycznej poczta stoi. Natomiast no, mamy taką sytuację, że oni się będą wykruszali, demografia robi swoje. Mamy też zupełnie bzdurną, w tej chwili absurdalną dla nas sytuację, bo wiele osób jest zatrudnionych na czas określony. I spora część tych pracowników okazuje się być pracownikami dobrymi. Ich bezpośredni przełożeni chętnie by ich zatrzymali, ponieważ dobrze wykonują swoje obowiązki, ale odgórny nakaz jest taki, że umowy na czas określony mają być niewydłużane, ponieważ no chodzi o to, żeby zredukować zatrudnienie. Ewentualnie może przyjmijmy potem nowych. I tutaj mamy ludzi, którzy są wyszkoleni, którzy się sprawdzili, którzy są gotowi do pracy, którzy poczuli tego nerwa pocztowego. Natomiast no, ich się pozbywamy. A z kolei rekrutujemy w żmudnym procesie nabywania nowych pracowników, takich, którzy popracują miesiąc. Zdarzają się przypadki ekstremalne, że człowiek po długim okresie rekrutacji przepracował jeden dzień i się oddala. A w międzyczasie poczta straciła pieniądze na szkolenie, na badania, no i na sam proces rekrutacji. Więc
No, firma dziwów i sprzeczności. Przewodniczący Czyż.